Dzień dobry. Dziś w towarzystwie niezwykłej kobiety witam serdecznie słuchaczy naszego urzędowego podcastu Rozmowy na sielskim tonem. Do rozmowy zaprosiłam panią Aleksandrę Ziółek, kobietę petardę, motywującą, inspirującą koleżankę, reprezentującą koło gospodyń wiejskich w Różkowie, optymiści z klasą. Porozmawiamy dziś na temat kół gospodyń wiejskich, o kultywowaniu tradycji, lokalnych kobietach, fenomenie kół gospodyń wiejskich, ich sukcesach i o tym, co w ogóle kryje się pod tą nazwą. Koła gospodyń wiejskich są tworem, który zawsze cieszył się na wsiach popularnością. Były miejscem, w którym gospodynie znajdowały odskocznię od codzienności i obowiązków. Spotykały się przy stole, śpiewały, haftowały, dzieliły się problemami. Dziś członkowie kół gospodyń wiejskich to niezwykłe talenty i prawdziwe wulkany energii. Ich kreatywność potrafi zaskoczyć, a ich stoiska podczas gminnych wydarzeń i nie tylko są zawsze oblegane. Bacznie obserwują swoje środowisko i próbują odpowiadać na jego potrzeby, a co za tym idzie, chętnie dzielą się swoją pomysłowością z mieszkańcami. Warto, abyśmy poznali je lepiej. Dzień dobry, Olu. Hej. Nasza kochana Aleksandro, niewiele jest w naszym kraju form organizacji społecznych, które przetrwały próbę czasu. W ostatnich latach to właśnie koła gospodyń wiejskich przechodzą prawdziwy renesans. Skąd ten fenomen? Wydaje mi się, że renesans, który przechodzą koła gospodyń wiejskich, wynika z tego, że dużo osób sprowadza się na tereny wiejskie. Wcześniej mieszkali w miastach bądź w innych ośrodkach lokalnych, a teraz znajdują się w innym miejscu, w innym otoczeniu. Te osoby chcą się poznawać, chcą ze sobą spędzać czas. I to jest chyba ta największa wartość kół gospodyń wiejskich i właśnie to podtrzymuje samą tą istotę kół gospodyń przez wiele lat. Właśnie dokładnie też tak uważam. Często po prostu jako młodzi ludzie, tak jak mówiłam wcześniej prywatnie, uważam, że właśnie młodzi ludzie często nie widzą siebie na wsi, myślą, że właśnie prawdziwe życie jest tylko w mieście, a przeprowadzając się na wieś, okazuje się, że właśnie można wstąpić do takiego koła gospodyń wiejskich i nadal działać, zajmować się inspirującymi rzeczami i też właśnie myślę, że stąd jest cały ten fenomen kół gospodyń wiejskich. Ty osobiście reprezentujesz koło gospodyń w Różkowie o nazwie Optymiści z klasą. Ja was znam i wiem, że to doskonała nazwa dla tej grupy, ale przedstaw proszę naszym słuchaczom, skąd akurat taki pomysł właśnie na taką nazwę? Pomysł na tą nazwę pojawił się bardzo przypadkowo. Spotkaliśmy się na jednym z pierwszych zebrań i nadszedł nasz taki temat, żeby może czymś wyróżniać się spośród innych kół gospodyń i stwierdziliśmy, że dobrym pomysłem jest to, żeby dodać kilka słów takich bardziej nas charakteryzujących. I tutaj jedna nasza członkini stwierdziła, że optymiści z klasą to będzie to, co będzie do nas idealnie pasować. Jesteśmy optymistami, cieszymy się życiem, jesteśmy pozytywnymi osobami i tak też uważamy, że ta nazwa idealnie do nas pasuje. My też tak uważamy. A kiedy pojawił się właśnie ten pomysł założenia koła gospodyń wiejskich u was? Pomysł narodził się ponad 4 lata temu. Samo powstanie koła gospodyń było dosyć nietypowe, ponieważ związane było z naszą świetlicą wiejską, która znajduje się w Różkowie. Mianowicie świetlica wiejska została pobudowana ponad 30 lat temu i była takim centrum spotkań mieszkańców. Ona była budowana czynem społecznym. Wiele osób angażowało się w jej budowę. I co tam wcześniej się działo? Tam były różne imprezy, spotkania, wesela. Tam była na przykład moja osiemnastka. Także to naprawdę było centrum życia społecznego, gdzie mieszkańcy i mieszkańcy naszej wsi, ale nie tylko, mogli się spotykać, poznawać, spędzać ze sobą czas. Ale z biegiem czasu standard świetlicy też zaczął odbiegać od takiego standardu przyjętego, jakby przyjętego, każdy chciał. Tak. Dlatego też coraz mniej osób zaczęło tam funkcjonować, przychodzić, spotykać się. I tak naprawdę, już kolokwialnie mówiąc, ta świetlica zaczęła stawać się taką ruiną. I znalazł się ktoś, kto chciał kupić tą naszą świetlicę.
i założyć w niej jakąś działalność gospodarczą, ale wtedy mieszkańcy stwierdzili, że nie oddamy naszej świetlicy, nie oddamy budynku, w którym tyle się działo, który był budowany rękoma naszych ojców i dziadków. Dlatego też powstał pomysł, żeby powstało koło gospodyń wiejskich, by jakby reaktywować to, co kiedyś było, to, co kiedyś się działo. I na początku, szczerze mówiąc, nie mieliśmy takich konkretnych planów na to, co będzie się działo u nas w kole gospodyń. Chcieliśmy po prostu się spotykać, poznawać. Tu też jest ważne, że do naszego koła nie należą tylko mieszkańcy wsi Różkowo, ale też okolicznych miejscowości z gminy Nasielsk. Także wiele członków, którzy należą do tego koła, wcześniej w ogóle się nie znało, bądź znało się tylko z widzenia. I dopiero poprzez to, że zaczęli tutaj w naszym kole funkcjonować, spotykać się i działać, to dzięki temu nawiązali nowe relacje. Tak jest. I poprzez to dalsze funkcjonowanie naszego koła te relacje się nawiązały. Także to jest też bardzo ciekawe, że wiele osób się nie znało i dzięki kołowi, dzięki temu funkcjonowaniu poznali się, działają, funkcjonują razem. Teraz mogą wyjść chętnie z domu, zawsze wziąć udział w jakichś warsztatach, ciekawych wydarzeniach, które tam u Was bardzo często są organizowane. Czyli około 4 lat, tak? 4,5 roku temu, 27 marca 2019 roku. Konkretną datę pamiętam. To jest nasz dzień, nasze urodziny. Staramy się ten dzień celebrować co roku, spotykając się w czasie pandemii. Też rozwoziliśmy takie małe torciki, żeby każdy z naszych członków mógł zdmuchiwać świeczki. Czyli świętujecie też urodziny, tak, imieniny? Tak, świętujemy też imieniny naszych członków. Wcześniej spotykaliśmy się raz w miesiącu na imieninach naszych członków, a teraz mamy taką tradycję, że spotykamy się raz na pół roku. Wtedy świętujemy imieniny członków. Tych osób, które miały w danym... Tak, na tym półroczu. I w drugim półroczu świętujemy imieniny pozostałych członków. Także próbujemy integrować się wspólnie w kole, ale też poza z innymi, czy osobami, czy partnerami, czy organizacjami. Także. No a powiedz, jak wyglądają właśnie Wasze spotkania? Czy to jest spotkanie właśnie tylko takie integracyjne, towarzyskie, czy na przykład jakieś warsztaty, albo siadacie, nie wiem, i robicie po prostu dzisiaj na przykład jakieś tradycje może macie, czy na przykład na święta wielkanocne jakieś stroiki, albo na jakieś wydarzenie, coś innego? Tych spotkań mamy bardzo dużo i staramy się też o to, żeby były różnorodne. Na pewno raz w miesiącu spotykamy się na takich oficjalnych zebraniach członków koła. W okresie zimy do tej pory nie spotykaliśmy się zbyt często, ponieważ świetlica nie jest ogrzewana. No dlatego mieliśmy takie przerwy mamy w funkcjonowaniu, jeśli chodzi o takie stacjonarne jakieś aktywności. Ale już w momentach tych bardziej ciepłych już zaczynamy tak bardziej około wielkanocnie, zaczynając od robienia palm wielkanocnych czy stroików wielkanocnych. W tym roku mieliśmy warsztaty skierowane i dla dzieci. Dzieciaki robiły stroiki wielkanocne, a potem zaangażowaliśmy dorosłe osoby, naszych członków, naszych sympatyków, żeby też mogli takie stroiki stworzyć. Wykorzystujemy troszkę też talenty naszych członków. Wiemy, co kto lubi, co kto umie robić. No właśnie, umie jest robić. Dużo talentów u Was. Tak, więc osoba, która jest utalentowana w jakiejś sferze, mówi, co my możemy ciekawego zrobić, co możemy kupić. I zapraszamy naszych członków, tak jak powiedziałam, naszych sympatyków, działamy przy wspólnym stole. Dzięki temu śmiejemy się, rozmawiamy i też tworzymy, uczymy się nowych rzeczy. Oczywiście przed różnymi wydarzeniami, czy przed jarmarkiem bożonarodzeniowym, czy przed innymi wydarzeniami, gdzie wystawiamy swoje stoiska promocyjne, spotykamy się przy tworzeniu rękodzieła, czy przy planowaniu organizacji tych wydarzeń jest taki z no perspektywy właśnie, naszej. Nie tylko bierzecie udział w gminnych wydarzeniach, tylko na pewno też jeździcie na różne, przynajmniej na terenie powiatu. Pamiętam, że byłyście na jakichś targach. Tak, byłyśmy. Tak, kilka lat temu byłyśmy na Art Bazarze w Pomiechówku. Tam wystawiałyśmy nasze rękodzieło bożonarodzeniowe.
Spotkaliśmy tam dużo usługodawców, rękodzielników z całego powiatu i też osoby spoza powiatu. Dzięki temu mogliśmy nabrać inspiracji do tego, co można stworzyć, co zmienić, co unowocześnić, tak żeby faktycznie to nasze rękodzieło docierało do największej liczby odbiorców. No a powiedz właśnie, jak to jest z tym rękodziełem? Czy mieszkańcy chętnie się zaopatrują w takie rękodzieło, czy chętnie kupują, czy tylko raczej oglądają? Uważam, że rękodzieło nie jest doceniane w naszym środowisku. Oczywiście oglądają na stoiskach promocyjnych, podziwiają, mówią, że jest pięknie dopracowane, ale niestety tu jest walka z ceną. Faktycznie my nie mamy, jakby my jesteśmy pasjonatkami, my nie zarabiamy na tym jako tako, więc chcemy po prostu czerpać z tego radość, ale uważamy, że jednak to rękodzieło nie jest doceniane, ale uważamy też, że warsztaty cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Widzimy to, że warsztaty cieszą się ogromnym powodzeniem wśród mieszkanek gminy Nasielsk. Chętnie uczestniczą czy w warsztatach robienia lasów w słoiku, czy w warsztatach makramy, w warsztatach szydełkowania. Tak naprawdę od warsztatów zaczęło się nasze takie prawdziwe funkcjonowanie, ponieważ pozyskaliśmy dofinansowanie z Nasielskiego Ośrodka Kultury ponad 4 lata temu. I od tamtej pory właśnie działamy. Coś się dzieje. Tak, dokładnie. Ponieważ stwierdziliśmy, że te warsztaty cieszą się naprawdę ogromnym powodzeniem. Było bardzo dużo chętnych, szczególnie na Las Słoiku. Pamiętam, że ja też sama brałaś udział w nich. Miło wspominam, super było. Także ja ze swojej strony polecam każde warsztaty właśnie u dziewczyn w Różkowie, bo atmosfera jest przemiła. Oczywiście może akurat mi nie wyszło, ale było przesympatycznie. Właśnie w warsztatach to jest fajne i ciekawe, że my możemy spróbować różnych rzeczy, których normalnie byśmy nie spróbowały. No właśnie. Możemy spróbować w tym momencie warsztatów malarskich. Możemy zobaczyć, jak nam idzie malowanie na płótnie. Możemy zobaczyć, jak nam idzie plecenie sznurka metodą makramy. Możemy zobaczyć, jak idzie nam szydełkowanie. Też wiemy, że nie każda osoba ma predyspozycję do konkretnej techniki. Niektórym pasuje jedna technika, innym pasuje inna technika, ale warto je spróbować, warto zobaczyć. I to jest jak właśnie fajne, że wiadomo, każdy może kupić, ale zrobić samemu, no to już też nie każdy, prawda? Jeżeli zrobimy sami coś też inaczej, to inno ma to dla nas wartość zawsze. Tak, dlatego na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Nasielsku postanowiłyśmy przeprowadzić warsztaty dla dzieci z wykonania stroików bożonarodzeniowych, tak żeby dzieci też poczuły magię tych świąt. A to już niedługo, 2-3 grudnia. Także zapraszamy wszystkich słuchaczy. Na pewno będą Państwo zadowoleni i w każdym wieku, myślę, prawda, te warsztaty są przeznaczone tak naprawdę dla wszystkich. Oczywiście, szczególnie uważamy, że warsztaty międzypokoleniowe mają dużą wartość, gdzie dziecko z osobą dorosłą, starszą, babcią, mamą, tatą, dziadkiem mogą przyjść i razem stworzyć fajne rzeczy. Mhm. A powiedz, w naszej gminie jest kilka kół gospodyń wiejskich. Jak wyglądają Wasze relacje? Lubicie się, pomagacie sobie, wspieracie się, jakoś tam razem się też integrujecie, czy raczej każdy działa na własnym obszarze, we własnym zakresie, każde koło? Lubimy się, pomagamy sobie, wspieramy się. Gdy mamy okazję do spotkań, to zawsze z sobą rozmawiamy, wymieniamy się jakimiś spostrzeżeniami, bo jednak potrzeby i problemy naszych kół są podobne. Bardzo lubimy spotkania, gdzie możemy się spotkać, gdzie możemy się sieciować. Byłyśmy jakiś czas temu na spotkaniu organizowanym właśnie w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, organizowanym przez Lokalną Grupę Działania Zielone Mosty Narwi. To były dwa spotkania sieciujące, gdzie mogłyśmy faktycznie przedstawić swoją działalność, porozmawiać o problemach, o potrzebach. Ponadto też brałyśmy udział w turnieju Gry w Chińczyka, organizowanym przez koło gospodyń wiejskich. Matko, jesteście tak wszechstronni, że po prostu nic mnie nie zdziwi. Nie, tutaj właśnie koło gospodyń wiejskich w Pieścierogach Starych zorganizowało turniej Gry w Chińczyka i stwierdziliśmy, że warto się zintegrować i spróbować swoich sił też w tej grze. I to było bardzo cenne doświadczenie. Zobaczyliśmy, jak to wygląda i naprawdę było bardzo ciekawie. Ponadto brałyśmy udział w tym roku też w pikniku patriotycznym, też spotkałyśmy koła z naszej gminy, brałyśmy udział w konkursie wypieków. Wypieków.
Też spotkałyśmy... Ja śledzę Wasze poczynania bacznie, ja wszystko wiem. Także cieszymy się, że nasze działania się podobają, że to, co robimy, ma sens. No właśnie, jak mieszkańcy to odbierają, Wasze działania? Czy właśnie motywują, cieszą się, że na przykład bierzecie udział w czymś, czy tak raczej przechodzą i niechętnie nie zwracają za bardzo uwagi na Wasze stoiska? Bardzo pozytywnie. Tutaj mieszkańcy naszej gminy podchodzą do nas. Zawsze słyszymy jakieś miłe słowa o naszej działalności, czy o naszych wypiekach, czy o naszym rękodziele. Wspierają, podziwiają, trzymają kciuki. To jest bardzo miłe i bardzo motywujące do naszego działania. No właśnie, to jest fajne, że ludzie właśnie to doceniają. Coraz częściej wydaje mi się, że osób chce być tak jakby członkiem tej całej operacji koła gospodyń. Wszystkie koła, które funkcjonują na terenie naszej gminy, tak naprawdę przybywają w siłę. Jest coraz więcej członków i to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Także dla każdego coś się znajdzie. Mężczyźni też kreatywnością się wykazują. A powiedz, czy macie jakieś szczególne osiągnięcia, coś takiego, że naprawdę nikt z terenu naszej gminy na przykład nie zajął miejsca w jakimś konkursie, a wy akurat zgłosiliście się i nie żałujecie, że tak powiem? Tak, naszym takim głównym sukcesem jest zajęcie trzeciego miejsca w konkursie organizowanym przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich KGW Wyjątkowe Miejsca, Wyjątkowi Ludzie. W 2021 roku zajęliśmy właśnie trzecie miejsce, byliśmy na oficjalnej gali z innymi kołami gospodyń z całego województwa, z innymi działaczami społecznymi, także bardzo cieszymy się z tego wyróżnienia, cieszymy się, że nasze działania zostały docenione i że mogliśmy tam być, mogliśmy otrzymać tę nagrodę i mogliśmy poczuć taki klimat działania społecznego, bo to jest taki ciekawy klimat, gdzie się spotyka inne osoby, które chcą zmieniać trochę swoją rzeczywistość, które chcą aktywizować społeczność lokalną i to jest takie bardzo, bardzo motywujące. Ponadto moje działania również zostały wyróżnione i nagrodzone, ponieważ w 2020 roku otrzymałam tytuł najaktywniejsze liderki wiejskiej województwa mazowieckiego. Dokładnie. Także bardzo cieszę się też z tej nagrody i mam nadzieję, że to są dopiero początki naszych nagród i wyróżnień. Czekamy na więcej. Ja mam pewność. A powiedz, kochana, właśnie żeby wstąpić do takiego koła gospodyń, co trzeba zrobić? Czy to po prostu przychodzimy na któreś spotkanie? Czy musimy czekać na przykład na rozpoczęcie takiego jakby nowego roku? Warto na początku porozmawiać z nami, żeby zgłosić swoją chęć bycia członkiem naszego koła, żeby też zobaczyć, jak to faktycznie wygląda od drugiej strony. Bo wiecie Państwo, to, że z jednej strony wygląda to jak taki ładny, cudowny obrazek, ale to jest też praca wielu osób. To jest praca naszych członków, które pieką pyszne ciasta, pieką pyszne chleby, inne przetwory. To jest praca dziewczyn, które zajmują się rękodziełem i które wiele godzin układają te sznurki, te kwiaty, żeby to wszystko bardzo ciekawie funkcjonowało. Z drugiej strony to jest też praca organizacji tych wszystkich działań, tych wszystkich wydarzeń, więc to nie jest tylko to, że ktoś przyjdzie, zapisze się i będzie... Trzeba być rzeczywiście zainteresowanym i zaangażowanym. Tak, bardzo byśmy chcieli, żeby wszyscy nasi członkowie byli zaangażowani, żeby wiedzieli, że to nie jest tylko dobra zabawa, ale też praca, prawda? Bo jednak no, chcemy się integrować, chcemy się łączyć, chcemy się angażować i zmieniać ten świat. To może powiem jeszcze o takich działaniach, które są na 2023 rok, bo jeszcze nie wszystko mamy zrealizowane. No. Jesteśmy właśnie na etapie kończenia projektu związanego z warsztatami malarskimi. Jesteśmy też na końcu projektu związanego z aktywizacją seniorów. Zostało nam jeszcze kilka działań związanych z tym projektem. Ponadto chcemy przeprowadzić warsztaty robienia wianków świątecznych, to już tak stricte dla członków naszego koła, żebyśmy miały to profesjonalnie zrobione wianki, które będą na pewno stroiły nasze domy. Na 2024 rok to taki główny nasz cel to jest realizacja projektu dofinansowanego z Fundacji BGK,
gdzie będziemy starać się, aby teren przy świetlicy był funkcjonalny, był zrewitalizowany. Na ten cel pozyskałyśmy środki w kwocie 40 tysięcy złotych i chcemy podziałać na tym terenie. Gratulacje, wspaniale. Więc czeka nas dużo ciężkiej pracy. Oczywiście planujemy kolejne wyjazdy studyjne, integracyjne, bo to też jest część naszej działalności. Lubimy poznawać świat. Dzięki poznawaniu świata poznajemy też siebie. Integrujemy się i poznajemy Polskę. Też planujemy wyjazdy takie bardziej kulturalne do teatru, czy mam też w głowie kilka pomysłów, które mam nadzieję, że zainteresują naszych członków. Na przykład w ubiegłą sobotę byliśmy w Teatrze Kapitol na spektaklu teatralnym zakończonym dancingiem, z czego bardzo się cieszymy. Idealna integracja, także mamy nadzieję, że w przyszłym roku też uda nam się być na podobnych wydarzeniach. I oczywiście w przyszłym roku chcemy dalej realizować warsztaty. Będziemy na początku roku spotykać się, żeby przeanalizować zeszły rok oraz żeby też zbadać nasze potrzeby na kolejny rok. Lubimy robić takie wspólne spotkania, żeby każdy powiedział, co on by chciał robić w przyszłym roku, z czego się cieszy, z czego jest dumny i co mu się podobało, tak żeby jak najbardziej wejść do tych potrzeb naszych członków, żeby oni cieszyli się z tego, że są z nami i że działają. Także... I przy okazji my, żebyśmy jako mieszkańcy się cieszyli, że Was mamy, że mamy takie koło, bo tutaj słyszycie Państwo, że no nic, po prostu tylko zastanowić się, jeżeli mamy taką ochotę, chcemy działać, jesteśmy zaangażowani, to po prostu należy rozejrzeć się, które koło najbliżej jest naszego miejsca zamieszkania i po prostu śmiało dołączyć do ekipy, będzie wesoło na pewno, kreatywnie i po prostu... Najważniejsze, żeby się chciało, bo tak naprawdę jeżeli ludziom się chce, to jest najważniejsze, tak? Trzeba dokładnie, jeżeli lubimy działać, tak, nie siedzieć w domu, rozerwać się, także w każdym wieku, wiem, że tutaj w kole gospodyń w Różkowie są osoby w każdym wieku i w innych naszych kołach również, także naprawdę jest to pomysł na umilenie sobie czasu, na zrobienie czegoś dobrego i fajnego, bo tu dziewczyny, wiem, że też dla domów samotnej matki robiłyście akcje i różne tego typu pomagają zawsze, jak jest jakaś zbiórka, możemy liczyć na wsparcie właśnie tego koła, jak również innych. Także naprawdę jest to coś dobrego i pozytywnego. A powiedz jeszcze, Olu, czego Wam życzyć na przyszłość? Wytrwałości dużo, niekończącej się kreatywności na kolejne działania i tego, żebyśmy się jeszcze nie raz spotkały na takich spotkaniach, żebyśmy mogły pochwalić się swoją działalnością, swoimi sukcesami i radości. Żeby te nasze z tego, koła wszystkie tak były szczęśliwe z tego, co robią i po prostu rozwijały się, tak jak do tej pory powstało tyle kół, że naprawdę jesteśmy szczęśliwi. A jeszcze najważniejsze, dlaczego Twoim zdaniem warto powracać do Nasielska, bo nikogo bez odpowiedzi na to pytanie nie puszczamy. Uważam, że warto powracać do Nasielska, ponieważ w Nasielsku żyją wyjątkowi ludzie. Twórczy, kreatywni, gościnni, pomysłowi, z wielką energią, pozytywną energią i warto czerpać radość z tego, że się jest w Nasielsku, czy się żyje w Nasielsku i mamy nadzieję, że tej radości i energii będzie coraz więcej i to za sprawą naszego koła, jak i innych kół, także warto powracać do Nasielska. Zapraszamy. Dziękuję serdecznie za wywiad.